mamy problem. To się niestety wymknęło spod kontroli. Naszej kontroli. Mogliśmy się z tym pogodzić albo iść na wojnę. Wybraliśmy to pierwsze, co jest dość zaskakujące, znając temperament Gomeza. Nowy, już trzeci obóz powstał. Tego nie dało się powstrzymać. Ci, którzy chcieli, poszli go budować. A może raczej ci, którym wystarczająco zlasowano mózg. Każdy to może nazywać po swojemu. Teraz stali tu przed nami, dumni założyciele obozu na bagnie. Choć już przechodziły nam przez głowy inne nazwy. Świry, sekta i tak dalej. Jak inaczej nazwać ludzi, którzy jarają ziele i oddają pokłony jakiemuś bóstwu, co podobno ma ich wyzwolić. Niestety, musieliśmy przyznać się do porażki. Nie doceniliśmy ich. Udało im się nie tylko zbudować obóz, ale też zwalczyć część zagrożeń w postaci krwiopijców, węży błotnych i cholera wie czego jeszcze. Niesłychane. Gdyby jeszcze kilka dni temu zapytano mnie o zdanie, uznałbym, że poszli dać się pożreć. Wiedziałem od mojego agenta, że tam idą. Wiedziałem, że mają kogoś, kto zdoła to poukładać w całość. Ale mimo tego ich zlekceważyłem. I teraz płaciłem cenę. Nie głową, ale Gomez z całą pewnością nie był teraz zachwycony. A jak Gomez nie jest zadowolony, to zwala winę za to na swoją prawą rękę. Mistrz Iberion składa wam uczciwą ofertę. Handlujcie z nami. Pozwólcie naszym braciom w wierze chodzić po starym obozie i głosić nauki śniącego. My zaś odwdzięczymy się tym, co mamy. A co niby macie? Reprezentant, czy też poseł obozu na bagnie, wyciągnął z kieszeni swojej sukienki, choć oni wolą to nazywać togami, całkiem ładnie pachnącą paczkę. To. Ziele? Kpisz sobie? Ten towar mamy od króla. Zapewniam was, że to jest dużo lepsze ziele. Najlepsze, jakie paliliście. Mistrz Korkalom zna się na sztuce alchemii. Potrafi robić skręty lepiej niż ktokolwiek. Poza tym, na tutejszych bagnach rosną o wiele lepsze rośliny niż na całym Korinis. Nie trzeba było nas zachęcać. Gomez, ja, Bartolo, Arto i Blizna sięgnęliśmy jednocześnie po jednego skręta. Gomez miał taką minę, jakby chciał nam dać po łapach, ale ostatecznie nie zabronił swoim podwładnym zapalić wspólnie z nim. Zaciągnąłem się. To było doskonałe. O niebo lepsze od tego, co wysyłał nam król. Tak, teraz tamte fajki były po prostu gównem. Odprężyłem się. Trzeba wam przyznać, macie argumenty. Uśmiechnąłem się mimowolnie. Gomez przechylił się w moją stronę. Zrozumiałem, pochyliłem się też, by porozmawiać po cichu. To nic nie zmienia. Każdy inny może palić zwykłe ziele, a my będziemy dostawać to. Gomezie, musimy zgodzić się na ich warunki. No po co? Co jeśli nowy obóz zgodzi się na ich prośbę? Czy ich ludzie są lepsi od naszych? To mnie obchodzą ich ludzie! Jeśli pozwolimy im chodzić wolno po starym obozie i handlować tym zielem, wszyscy skazańcy będą patrzeć na nas przychylniej. Nowi też. A potrzebujemy nowych rekrutów. Zwłaszcza teraz, gdy tak wielu uciekło do nich. Czyli każdy powinien mieć dostęp do tego towaru? Każdy będzie miał dostęp tak czy inaczej, bo kupią to u nich albo w nowym obozie. Nie lepiej po prostu czasem ułatwić sobie życie? Nie mówiąc już o tym, że nie będziemy musieli brać ziela od króla. Zamiast tego weźmiemy inne dobra. Wiedziałem, że zagrałem na właściwej strunie. Gomez lubił dostawy towarów i chętnie powiększał kolekcję tego, co już miał. Skinął głową. Niech będzie. Przyjmujemy ofertę
waszego mistrza. To bardzo dobra decyzja. Nie będziecie jej żałować. Wyszli z uśmiechami na twarzy. Kończąc palenie, zastanawiałem się, z iloma konsekwencjami dzisiejszej decyzji przyjdzie się nam zmierzyć. Cóż, wkrótce się tego dowiemy. I mam nadzieję, że gdy już będziemy wiedzieć, moja głowa nie zostanie ścięta przez Gomeza. Kurwa, mać! To był już czwarty raz dzisiaj, jak się zaciąłem przy goleniu. Brzytwa była ewidentnie do wyrzucenia. W dupie z tym wszystkim, stwierdziłem pod nosem. Twarz miałem tak pociętą, jakbym chciał oddawać swoją krew w ofierze Beliarowi. Wołałeś? Bart wszedł do mojego pokoju bez pukania. Masz lepszą brzytwę. Skoro już się golę, to muszę dokończyć. Ja wiem. Do twarzy ci. Nie byłem pewny, czy Bartolo ze mnie drwi, czy nie. Postanowiłem zignorować jego uwagę. Trzymaj. Podał mi brzytwę i wyszedł. Chwilę potem też opuściłem swoją komnatę. Brzytwa od Barda była faktycznie lepsza od mojej, więc moja twarz nie doznała żadnych nowych szram. Do wesela się zagoi. Śniadanie? Jeszcze pytasz. Jedliśmy na spokojnie, nie nękani przez nikogo. I całe szczęście, bo nie miałem ochoty na użeranie się z tą bandą idiotów. Gdy skończyliśmy jeść, poszedłem z powrotem do pokoju i zamknąłem drzwi na klucz. Zajrzałem do tylko sobie znanego miejsca. Notatka od mojego szpiega czekała na odczytanie. Nie mogłem tego zrobić przy goleniu się, ani tym bardziej przy Bartolo. Potwierdzam to, co ustaliłem ostatnio. Nie ma żadnych wątpliwości. A więc to tak. Mruknąłem pod nosem. Ta informacja musiała dotrzeć do Gomeza. Od razu ruszyłem do sali tronowej. Najpotężniejszy człowiek w kolonii już tam był. Siedział jak zwykle na potężnym fotelu, który to fotel był niegdyś zajmowany przez dowódcę oddziału królewskich żołnierzy. Bariera zmieniła tak wiele. Nikt, kto tutaj nie był przed jej powstaniem, nawet nie jest w stanie zrozumieć, jak wiele. Gomezie, zacząłem z szacunkiem. Przywódca starego obozu spojrzał na mnie niechętnie. Wyglądał na lekko niezadowolonego. Udało mi się pozyskać kilka ciekawych informacji. Na pewno cię zainteresują. Gomez milczał. Czekał. Teraz muszę wypaść naprawdę dobrze. Stwierdzenie, że mam ciekawe informacje, które na pewno go zainteresują, było dość ryzykowne, ale chciałem, by skupił się na tym, co mówię. Ileż to już było takich sytuacji, kiedy mówiłem coś do niego wierząc, że słyszy, po czym po kilku dniach, gdy ta informacja się powtarzała w cudzych ustach, to obwiniał mnie, że dowiaduje się z opóźnieniem. Nie wiem, o czym Gomez myśli, gdy tak siedzi na swoim tronie. Nie zamierzam pytać, to nie moja sprawa. Niestety czasami myśli o tym tak intensywnie, że moje słowa do niego nie docierają. Zresztą, nie tylko moje. A potem weź się tłumacz. Po pierwsze, widziano, jak jeden ze strażników przyjmuje łapówkę w rudzie i pozwala wychodzić kopaczom południową bramą. Nie wracają, zatem najprawdopodobniej uciekają do obozu sekty. Jak dotąd skorzystało z tego dwóch kopaczy. Zatem trzeba będzie pomyśleć o odpowiedniej karze. Niech Torus przyjdzie do mnie. Oczywiście. Druga informacja też jest związana z sektą. Strażnicy świątynni opuścili starą kopalnię 2 dni temu i na razie do niej nie wrócili. Jan nie raczył o tym zameldować, co? Gnojek. Czyli teraz nasi ludzie są skazani na walkę z pełzaczami bez wsparcia ćpunów. Podobno w sekcie mają jakieś wyjątkowe święto. Niby rocznica założenia ich obozu, czy coś w ten deseń. Z tej okazji zebrali wszystkich członków i świętują na swój sposób. No niech lepiej szybko wracają. Coś jeszcze? Nek zaginął. A kto to do cholery? Jeden ze strażników. Miał wartę w zewnętrznym pierścieniu. W zewnętrznym? To gdzie on polazł, że nie można go znaleźć? Torus próbuje to ustalić. Sprowadź go tu! Natychmiast!
ma mi sporo do wyjaśnienia. Wyszedłem bez słowa. Nie chciałbym być w skórze Torusa. Nie bardzo mi się podobało donoszenie o problemach kolegi, ale muszę przede wszystkim dbać o własne dupsko. Gomez ufa, że jego prawa ręka jest dobrze poinformowanym człowiekiem, a ja nie mogę tego zaufania zawieść. I tak już tyle przed nim ukrywamy wspólnie z Bartolo i Torusem, że dzisiejszy raport to małe piwo. Jak już pomyślałem o piwie, chyba się napiję wieczorem. I nawet wiem, kto będzie mi towarzyszył. Leniwe siedzenie w sali tronowej i gapienie się na tyłek dziewczyny myjącej podłogę powoli zaczynało mnie nużyć. Znużenie pogłębiało powolne brzdąkanie barda o struny lutni. Gotów byłem się założyć, że jeszcze chwila i Bartolo zaśnie na stojąco. Gomez, jak zwykle, siedział z zamkniętymi oczami. Tyle, że w jego przypadku, jakby się zdrzemnął, to nikt by nie miał pretensji. Zaczynałem współczuć bliźnie i Arto. Oni musieli tu sterczeć. Byli jednak elitarną strażą Gomeza, więc nie mogli go odstąpić na krok, dopóki on im tak nie powie. Nic nie zapowiadało, by takie zdanie miało teraz paść z jego ust. W końcu uznałem, że mam dość. Wyszedłem i powoli skierowałem się do swojego pokoju. Kilka sekund później dogonił mnie Bartolo. Tobie też chce się spać? No, drzemkę to bym sobie zrobił. Matka gadała mi kiedyś, że to pogoda tak rozleniwia. Teraz jak o tym myślę, to chyba nieprawda. Ja jestem leniwy niezależnie od pogody. Jeśli dogoniłeś mnie po to, by zaproponować butelkę, to nawet nie próbuj. Nie wchodzi mi ostatnie to wino. Bart tylko wzruszył ramionami. Weszliśmy do mojego pokoju. Miałem ochotę zostać sam, ale Bartolo najwyraźniej nie podzielał tego uczucia. I co teraz? Zapytał, podchodząc do mojej skrzyni. A ty czego w moich rzeczach grzebiesz? Warknąłem, widząc, jak uchyla wieko. Myślałem, że masz jakąś butelkę. Nawet jak mam, to dla siebie, nie dla ciebie. Poza tym widzę, że kolonia odebrała ci resztki godności. Koledze, grzebiesz w rzeczach, nawet nie raczysz zapytać. Dobra, nie strzelaj fochów. Co ty tam masz, że tak bardzo się z tym kryjesz? Nieważne, co mam, chodzi o to, że mi kurwa w rzeczach grzebiesz, nie dotarło? Bart zamilkł, ale z pokoju nie wyszedł. Kij z nim, niech siedzi, byle mi dupy nie truł pierdołami. Jak to ma w zwyczaju, kiedy już trochę sobie wypije. Macie problemy z czytaniem ze zrozumieniem? Czy zwyczajnie mnie zignorowaliście? Głos brzmiał znajomo, lecz nie słyszałem go już jakiś czas, dlatego nie od razu poznałem, do kogo należał. Jednak gdy zobaczyłem twarz człowieka, który bez pukania wszedł do mojego pokoju, od razu zrozumiałem, z kim mam do czynienia. Co jest kurwa? Ja ci zaraz powiem, co jest kurwa! Odparł kpiąco nieoczekiwany gość. Jan, szef starej kopalni. Blady jesteś. Stwierdziłem bardziej niż zakpiłem. Jakbyś musiał siedzieć w tej pieprzonej kopalni całymi dniami bez wychodzenia na słońce, też byś był blady. Zresztą dam sobie łeb uciąć, że zbladłbyś też, gdybyś zobaczył, jakie akcje teraz mamy na dolnych piętrach. Gdzie jest wsparcie, którego się domagam w listach? Grzeczniej, bo zaraz będziesz blady od utraty krwi. Nie miałem pewności, czy Ian umie walczyć, ale miał gorszą broń i pancerz ode mnie, więc i tak spokojnie mogłem obstawić na swoją wygraną. Zabij mnie, śmiało. Ciekawe tylko, czy znajdziecie zmiennika na moje miejsce. Moja robota do przyjemnych nie należy. Czego chcesz? Wycedziłem przez zęby. Ian niestety miał dobry argument. Tego, o czym pisałem ostatnio. Ludzi. I to najlepiej wyposażonych w pochodnie i kusze. Nie możemy cały czas polegać na pomocy strażników świątynnych. To trochę podważa powagę naszego obozu. Kolejna cenna uwaga.
jak już przyszedł, to przygotowany. Gadaj z Torusem. Już to zrobiłem. On i tak palcem nie kiwnie bez zgody Gomeza. Zresztą i tak stwierdził, że mamy za mało ludzi. Ma rację. Więc lepiej zróbcie coś, by tych ludzi nie ubywało. Zabijamy pełzaczy ile się da, a ciągle przybywa ich więcej. Rozmnażają się jak chrząszcze na kupie śmieci. To jest walka z wiatrakami. Przez te cholerstwa nie mamy dostępu do wszystkich złoży, a to zmniejsza produkcję. O ile wiem, to wy na tym tracicie najwięcej. Obrócił się i wyszedł bez słowa pożegnania. Obaj z Bardem patrzyliśmy za nim, po czym spojrzeliśmy na siebie. Co teraz? Ja idę do Gomeza, a ty zawołaj Torusa. To jedyne, co możemy zrobić. Reszta rozwinie się sama.